Która dała opiekę tylko dla 100 tysięcy dzieci. Rodzice też często mówią, że odpłatność w tych miejscach opieki przekracza ich możliwości finansowe. Żeby wspierać rodziców w decyzji o powiększaniu rodziny, rząd zdecydował się zwiększyć nakłady na program Maluch Plus ze 150 do 450 milionów złotych. 200 milionów będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Będziemy chcieli przekonać samorządy do udziału w projekcie, mówi minister Rafał. Wiedząc o tym, że 70% polskich samorządów nie ma nawet jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem, powiedzieliśmy, że chcemy w sposób wymierny, mocny zachęcić samorządy i tą zachętą będzie poziom dofinansowania do inwestycji tych żłobkowych na poziomie 80% dotacji. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że projekt celowo jest uruchamiany w bardzo szybkim tempie. Samorządy, ale też inne podmioty, osoby publiczne, prawne będą miały więcej czasu na to, żeby wystąpić, przygotować i potem przeprowadzić tą inwestycję, bo Najwyższa Izba Kontroli stawiała wcześniej takie zarzuty, że programy są zbyt późno uruchamiane, samorządy nie mogą się zmieścić w roku budżetowym. Program Maluch Plus to projekt wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem nowelizacji kodeksu karnego przewidującym rozszerzenie granic obrony koniecznej. Olga Bobienko. Projekt zmian kodeksu karnego przewiduje, że karą nie podlegałby ten, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odbierając atak polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub ogrodzonego terenu. Prawo nie może ustępować przed bezprawiem, powiedział w trakcie posiedzenia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Państwo musi dać dodatkowe wsparcie, dodatkowe poczucie bezpieczeństwa osobie broniącej się poprzez przekazanie sygnału. Jeśli nam swoim sposobem obrony przekroczysz jego intensywnością, środkami, jakie użyjesz, narzędziami, się posłużysz. Dopuszczalne, dziś przyjmowane w świetle doktryny, wiedzy prawniczej, ale też i orzecznictwa sądowego, granice prawa, to nie poniesiesz z tego powodu konsekwencji. Prawo nie może ustępować przed bezprawiem, zwłaszcza w takim obszarze, który powinien być gwarancją, świętą gwarancją bezpieczeństwa dla każdego człowieka, każdego obywatela. Posłanka Platformy Obywatelskiej Katarzyna Osos podkreśliła natomiast, że obecnie obowiązują przepisy, które dają każdemu prawo do obrony. Dla mnie, dla Platformy jest oczywiste, że prawo nie może bronić osoby, która dopuszcza się przestępstwa, a także, że obywatel musi reagować na akty agresji bez strachu i obawy przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. Dlatego warto przypomnieć, że już w 2010 roku wprowadziliśmy przepis, który znosi odpowiedzialność karną w przypadku przekroczenia granicy obrony koniecznej. Także należy stwierdzić, że już dziś obowiązują przepisy, które dają każdemu prawo do obrony. Do tej pory wymiar sprawiedliwości niewystarczająco bronił poszkodowanych, skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek. Zbyt często teraz się działo tak, że osoba napadnięta nie mogła się bronić, ryzykując, że będzie oskarżana o agresję albo przekroczenie jakichś granic obrony koniecznej. Sądzę, że tutaj nasze ustawodawstwo i wymiar sprawiedliwości niewystarczająco stawał po stronie osób poszkodowanych, napadanych, pokrzywdzonych, a stąd uważam to za celowe. Projektu natomiast nie popierają posłowie Nowoczesnej. Będziemy zgłaszać poprawki, powiedziała wiceprzewodnicząca ugrupowania Katarzyna Lubnauer. Uważamy, że dotychczasowe rozwiązania związane z obroną konieczną są wystarczające. Nie ma powodu, żeby zaostrzać tych przepisów. Zapewne będziemy zgłaszać jakieś poprawki. W tej obecnej wersji raczej byliśmy przeciw. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że każde przekroczenie granic obrony koniecznej nadal będzie przedmiotem postępowania prokuratury. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. O obronie koniecznej więcej w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Południe. Najlepsi wśród najlepszych, tak o 96 osobach nagrodzonych za ubiegłoroczne dokonania naukowe, naukowo-techniczne lub dorobek artystyczny, mówiła premier Beata Szydło. Podczas gali wręczania nagród prezesa Rady Ministrów, szefowa rządów podkreśliła, że rozwój i pozytywne zmiany zachodzące w Polsce byłyby niemożliwe bez ich wkładu w rozwój nauki. Dziękując laureatom za podjęty przez nich wysiłek, premier potwierdziła znaczenie, jakie jej gabinet przywiązuje do rozwoju wiedzy i kultury. Polska nauka i kultura jest dla mnie i dla mojego rządu szczególnie ważna.
Mogę Państwa zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji, by te tak istotne dla naszego narodu elementy, jego tożsamości i obszary, które, od których zależy nasza przyszłość, wspierać. Należy to robić przede wszystkim poprzez aktywne promowanie Państwa dorobku, a także zachęcanie naukowców, dla których Państwo są wzorem, by nie ustawali w dążeniach do osiągania wybitnych sukcesów. W Europie, która w coraz większym stopniu staje się Europą nauki, innowacji, informacji i technologii, Polska musi być silna wiedzą swoich obywateli, zacytowała premier Szydło słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dodała, że nagrodzeni naukowcy pokazują, że ta siła w naszym kraju jest i że w Polsce bije serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy. Ze środowiskiem naukowym spotkał się także dzisiaj prezydent Andrzej Duda, który podczas uroczystego aktu nadania tytułów profesorskich powiedział, że wyróżnieni naukowcy poprzez swoją pracę budują pomyślność Polski. Prezydent podkreślił, że praca naukowa jest bardzo kosztowna zarówno dla samego naukowca, jak i dla jego rodziny. Praca naukowa to nie jest praca od 7 rano do 15 czy od 8 do 16. To jest praca, która bardzo często w ciągu doby się nawet nie kończy. Bo człowiek nie śpi, przystępuje do kolejnych swoich zadań, zaczyna kolejny dzień po zakończeniu pisania w nocy w domu, wtedy kiedy jest czas, wtedy kiedy jest cisza. I bardzo często to jest czas zabrany rodzinom, dzieciom najbliższym, mężom, żonom. To ma swój koszt. Andrzej Duda dodał, że ma nadzieję, iż wśród wyróżnionych znajdą się przyszli laureaci Nagrody Nobla. Nominacje otrzymało kilkudziesięcioro naukowców. Polskie Radio 24. W Krakowie kilkaset osób wzięło udział w marszu poparcia dla prowadzących strajk głodowy rezydentów. W manifestacji zorganizowanej przez studentów medycyny wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk medycznych, między innymi lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci. Uczestnicy marszu przeszli przez Bramę Floriańską, Rynek Główny, aż do Wawelu. 6 i 8 BKP! Protestujemy wspólnie, ponieważ nasza sytuacja jest zła, tak samo jak innych zawodów. Nie możemy patrzeć na to byle jakoś, skoro stykamy się codziennie w pracy i mamy nadzieję na zmianę. Cały czas oczekujemy jakichś dobrych wiadomości z kancelarii premiera Rady Ministrów. My jesteśmy za wszystkimi tymi postulatami rezydentów. Wszyscy jesteśmy pacjentami, prędzej czy później nim będziemy i trzeba o to zawalczyć. Protest rezydentów trwa od 3 tygodni. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na zdrowie oraz powołania zespołu do renegocjacji zapisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła powody protestu lekarzy rezydentów są już nieaktualne. Szef resortu zdrowia uczestniczył w Olsztynie w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Byli tam również młodzi lekarze i studenci ubrani w koszulki z napisem "Popieram protest rezydentów". Rozumiem protestujących młodych ludzi, ale ich postulaty dotyczące zwiększenia finansowania służby zdrowia w dużej mierze zostały spełnione, powiedział Konstanty Radziwiłł. Rozumiem tych młodych ludzi, którzy w takim młodzieńczym zapale chcą, żeby już natychmiast to się zmieniło. Rząd zaplanował po raz pierwszy w historii Polski, że dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie gwarantowany ustawą. Jeżeli policzymy dodatkowe pieniądze, które wpłyną do systemu służby zdrowia w ciągu 10 lat z tytułu tej ustawy, to sięgamy poziomu około 500 000 000 zł. W ubiegłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, który przewiduje systematyczny wzrost finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Polskie Radio 24. Północ, południe. Obawy o negatywne skutki gospodarcze, jakie może spowodować ograniczenie handlu w co drugą niedzielę, są mocno przesadzone, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że tak wynika z analizy skutków wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedzielę na Węgrzech. Nie spowodowało wzrostu bezrobocia. Przy dzisiejszej sytuacji na naszym rynku pracy, na którym mówimy, że szczególnie w handlu brakuje rąk do pracy, to nie ma tu obawy o utratę miejsc
miejsce pracy, również nie spadła konsumpcja prywatna, nastąpiło przesunięcie też pewnych wydatków w pewnych branżach, usługi zyskały, gastronomia, żadnego odczuwalnego skutku gospodarczego przez rok funkcjonowania tego na Węgrzech nie obserwowano. Minister przypomniała, że od początku mówiła o tym, aby wprowadzać wolne od handlu niedzielę etapami. Mówiąc o etapowaniu, mówiliśmy o ograniczeniu handlu w dwie niedziele. Dzisiaj jesteśmy na etapie, że projekt ustawy jest w rękach parlamentu i pojawiają się różne propozycje, ale sprawa nie jest jeszcze zamknięta, więc nasze to stanowisko formalne to były dwie niedziele. Aczkolwiek zwracam uwagę, że w tym stanowisku, które przyjęła Rada Ministrów, nie było określonej liczby niedziel, tylko było użyte sformułowanie etapowanie. Nowoczesna zamierza wystąpić do marszałka Sejmu o skierowanie projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zdaniem posłów komisja powinna zawnioskować o notyfikację tej ustawy, ponieważ może ona zostać zakwestionowana przez Unię i uchylona. Posłanka Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że w takim przypadku osobom dotkniętym skutkami zakazu handlu trzeba byłoby wypłacać z budżetu odszkodowania. Według różnych analiz wynika, że z 360 tysięcy placówek handlowych obecnych na terenie naszego państwa zakaz objąłby tylko 38 tysięcy podmiotów. To sprawia, że może to być uznane za pomoc publiczną w bardzo podobny sposób, jak w przypadku podatku handlowego objąłby bardzo małą grupę przedsiębiorstw. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zarzucił PiS, że nie słucha żadnych argumentów i zmierza do wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę z przyczyn ideologicznych. Zauważył, że projekt, nad którym pracuje Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po wprowadzeniu przez posłów poprawek ma tak dużo wyłączeń, że zakaz handlu łatwo będzie można obejść. Mamy stację benzynową, koło tej stacji powstaje Biedronka albo Lidl. W całej Polsce tak, albo sklep z dewocjonalinami i z pamiątkami. Dorzucamy w sklepie całą masę pamiątek, a potem do tego dodajemy odzież, obuwie, tak samo w aptekach. Dobrze wiemy, że są sieci aptek, gdzie można kupić towary pierwszej potrzeby. No w tych nagle aptekach pojawią się szeroko rozumiane rzeczy spożywcze, mrożonki, lody, woda, biomasa. Zastanawiam się w ogóle, a po co to ustawia? NZZ Solidarność domaga się, aby od handlu wolne były wszystkie niedziele. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do kolejnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy sądów. Poprzednia, czwarta już rozmowa odbyła się w ubiegły piątek. Prezydent przedstawił swoje pisemne uwagi do poprawek, które PiS chce wnieść do jego projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponieważ rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił dzisiaj, że do kolejnego spotkania w tym tygodniu raczej nie dojdzie, dziennikarze zapytali w Sejmie o to także rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek. Nie wiem, czy nie będzie. Słyszałam wypowiedź tylko rzecznika, który powiedział, że najprawdopodobniej nie dojdzie, a takiej wiedzy nie ma. Nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Po poprzednim spotkaniu rzecznik prezydenta mówił o dobrej atmosferze rozmowy i woli obu stron dojścia do kompromisu. Treści uwag prezydenta nie ujawnił, ale przyznał, że Andrzej Duda ma do niektórych poprawek PiS zasadnicze zastrzeżenia. 700 wystawców i tyle samo spotkań z pisarzami, poetami, ilustratorami i tłumaczami w Krakowie rozpoczęły się 21. Międzynarodowe Targi Książki. To święto przede wszystkim dla czytelników. O szczegółach z hali Expo Kraków Paweł Pawlica. Takie wysokie stanowiska wydawnictwa prezentują nowości i najlepiej sprzedające się książki. Trwają również spotkania z autorami. Targi od rana licznie odwiedzają fani literatury. Przede wszystkim motywacja do czytania, rozbudzanie tej motywacji do czytania. Po raz pierwszy jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tyle książek w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Naprawdę raj dla czytających. Gościem honorowym tegorocznej edycji targów jest Francja. Instytut francuski zaprosił do Krakowa najlepszych pisarzy, a na swoim stanowisku przygotował wiele atrakcji. Różnorodnie propozycje francuskich wydawnictw. Oczywiście będą też wielki pisarze. Eric Emmanuel Schmidt, który bardzo znany, tutaj lubiony i bardzo popularny. Mówi szef Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierre. Targi książki w Krakowie potrwają do niedzieli. Według szacunków w ciągu 4 dni hale Expo może odwiedzić nawet 70 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Na cmentarzu wojskowym na Wacku Warszawskich po wąskach otwarto dziś wystawę opisującą historię Łączki, czyli kwatery EU, miejsca, gdzie komuniści w latach 40. i 50. zagrzebali ciała zamordowanych żołnierzy wyklętych. Prace poszukiwawcze ofiar komunistycznego terroru były prowadzone w latach 2012-2017 przez Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wszystkie szczątki zostały już wydobyte z ziemi i w lipcu wyprowadzone z Łączki. Wystawa, którą zorganizował IPN, nosi tytuł Kwatera EU – Panteon Narodowy pod cmentarnym murem. Ekspozycja opisuje historię Łączki, historię mordowania polskich bohaterów i ukrywania tej zbrodni przez komunistów. Pokazuje także prace prowadzone w celu wydobycia wszystkich, nawet najdrobniejszych szczątków osób tam pogrzebanych. Wystawa po jednej stronie na planszach pokazuje historię zbrodni na polskich bohaterach i historię jej ukrywania, a po drugiej pracy w kierunku przywrócenia im godności. Autorkami są Kamila Sachnowska i Aleksandra Misztułowicz. Wystawa pokazuje, w jaki sposób byli katowani żołnierze wyklęci i historię aresztu śledczego na Rakowieckiej, który był miejscem kaźni, mówi Aleksandra Misztułowicz z Biura Edukacji IPN. To, co było niezwykle jakby dla nas, twórców wystawy, wzruszające, to czytanie kolejnych podań rodzin, które walczyły o to, żeby tych swoich zmarłych odnaleźć. I tam nie było odpowiedzi. W dokumentach w Instytucie Próśb, trwających przez lata. Marta Smolańska uczestniczyła w pracach na Łączce i gromadziła dokumentację fotograficzną. W otwarciu wystawy wzięli udział krewni tych ofiar, a wśród nich Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Powiedziała, że ogromnie docenia pracę wolontariuszy, którzy wydobywali szczątki polskich bohaterów z ziemi. Ja wiem, jak oni pracowali. Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to. Dołach, gdzie wszystkie piosenki, no chyba starczy. Jak to wygląda? Dla nich przesianie ziemi, gdzie jedna maleńka kosteczka pokazała się, to było rzeczą najważniejszą. Zerwaliśmy chodniki pod alejami, szukaliśmy między grobami i zawsze był jeden cel, żeby jak najbardziej udokumentować to, że oni tam są. Ewa Tylus, Polskie Radio 24. Złożoną z 14 części ekspozycję będzie można oglądać na Powązkach do 6 listopada. Następnie zostanie ona przeniesiona na krakowskie przedmieście w Warszawie. 10 listopada IPN zorganizuje zaduszki w miejscu dawnej kwatery EU. Polskie Radio 24. Północ, południe. Informacje z zagranicy rozpoczynamy od polsko-rosyjskiego porozumienia w sprawie przewoźników. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował, że obie strony porozumiały się co do limitów przewozowych. Oznacza to, że polscy przewoźnicy drogowi mogą już robić plany na przyszły rok. Jak powiedział Adamczyk, porozumienie jest korzystne zarówno dla Polski, jak i dla Rosji. Mamy absolutną równowagę ze stroną rosyjską. Polski transport międzynarodowy może już planować trasy w odniesieniu do ilości tychże zezwoleń w ruchu międzynarodowym na Rosję. No, na Rosję z krajów trzecich. To jest najbardziej w tym wszystkim istotne i to jest, uważam, absolutny nasz sukces. Minister Adamczyk podkreślił, że porozumienie zostało zawarte 2 miesiące przed końcem roku. Oznacza to, że przewoźnicy będą mieli dużo czasu na tworzenie planów. Dzisiaj zostaną ujawnione dokumenty dotyczące szczegółów śledztwa w sprawie zabójstwa Johna Kennedy'ego. Amerykański prezydent został zastrzelony w Dallas 22 listopada 1963 roku. W śledztwie ustalono, że zamachu dokonał Lee Harvey Oswald. Jednak ciągle istnieje wiele teorii wskazujących na innych sprawców i okoliczności zbrodni. Na ten szczególny moment oczekują zarówno osoby szukające sensacji, jak i historycy. Eksperci jednak twierdzą, że nie należy spodziewać się większych sensacji. Z dokumentów powinniśmy się dowiedzieć przede wszystkim o sposobach prowadzenia śledztwa zarówno przez FBI, jak i CIA. Nie rzucą one raczej na sprawę nowego światła. To tysiące plików Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych. W swoim ostatnim wpisie na Twitterze Donald Trump potwierdził, że dziś akta zostaną udostępnione. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie. Prezydent może odmówić publikacji części dokumentów, które jego zdaniem mogą stanowić zagrożenie dla amerykańskich służb śledczych, organów ścigania i wojska. Tak 34 lata temu amerykańskie media relacjonowały śmierć prezydenta Kennedy'ego. Do dziś nie brakuje teorii spiskowych na ten temat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W hiszpańskim Senacie na wniosek rządu odbyła się debata na temat zawieszenia autonomii Katalonii.
Decyzja o zawieszeniu ma być odpowiedzią na niepodległościowe dążenia Katalonii. Sposobem na niedopuszczenie do przyjęcia przez Madryt kontroli nad Katalonią ma być ogłoszenie przez kierującego regionem Carlesa Puigdemonta wcześniejszych wyborów autonomicznych. W opinii rzecznika Senatu José Manuela Barreiry decyzja ta nie zakłóci prac nad przejęciem przez rząd uprawnień w Katalonii. Ogłoszenie wyborów nie ma związku z najważniejszym powodem, przez jaki zostanie wprowadzony 155 artykuł Konstytucji. Jest nim żądanie przywrócenia w regionie obowiązującego tam hiszpańskiego i katalońskiego prawa. Dokument, na podstawie którego katalońska autonomia zostanie zawieszona, będzie jutro przyjęty w Senacie. Zgodnie z żądaniem gabinetu Mariano Rajoya, Madryt przejąłby kontrolę nad katalońską policją, finansami, mediami i siecią informatyczną. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polskie Radio 24. Północ, południe. I powracamy do kraju. Prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce zostanie przebudowanych i zmodernizowanych, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zaznaczył, że realizowany przez ministerstwo program inwestycji na kolei jest realizowany przy współudziale samorządów. Chcemy, aby samorządy mogły skorzystać z tych budynków dworcowych, z wolnych powierzchni biurowych. Na różne cele zresztą samorządy pragną przeznaczyć te części, które uzyskają po wcześniejszych uzgodnieniach z Polskimi Kolejami Państwowymi. Andrzej Adamczyk dodał, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat wiele dworców zostało zdewastowanych i przestało pełnić swoje podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie komfortu podróżnym. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje nad 187 projektami o wartości ponad 6 miliardów euro. To prawie 2 miliardy euro więcej niż w 2016 roku. W tym samym czasie dzięki ich realizacji może powstać blisko 60 tysięcy nowych miejsc pracy, powiedział wiceprezes PAIH-u Krzysztof Senger. Na pewno należy wskazać, że pod względem intensywności nakładów to sektor motoryzacyjny jest liderem i rzeczywiście jesteśmy liderem regionu w przyciąganiu inwestycji. Jeśli chodzi o liczbę projektów, to rzeczywiście od lat króluje i tu jesteśmy niekwestionowanym liderem naszego regionu, jeżeli chodzi o tworzenie centrów usług różnego rodzaju, shared service centers, obsługa IT, różne procesy biznesowe. Senger zwrócił też uwagę na zwiększenie liczby projektów badawczo-rozwojowych. Na czwartym miejscu znalazła się branża spożywcza, a na piątym sektor AGD. Wiceprezes agencji dodał, że wśród potencjalnych inwestorów najwięcej jest przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Inwestorzy wybierali najczęściej województwa dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. W tym roku agencja zakończy 51 projektów o wartości zbliżonej do 1,8 miliarda milionów euro. Polskie Radio 24. Północ, południe. Reklama. Co oglądasz, Barbara? Za mały ten telewizor, mamy misiu większy trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, szczury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Po reklamie. Polskie Radio 24 zbliża się 21:30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Główna ulica Madrytu, Gran Via, została zamknięta. Policja obawia się, że w samochodzie porzuconym na środku drogi może być ukryta bomba. Z Madrytu Ewa Wysocka. Auto porzucono na środku czteropasmowej jezdni. Świadkowie zdarzenia donoszą, że kierowca niespodziewanie zahamował pojazd i uciekł. Policja zamknęła arterię, wstrzymała też ruch pieszy. Do mieszkań nie mogą wrócić nawet mieszkańcy okolicznych kamienic. W pobliżu porzuconego samochodu zaparkowanych jest kilkanaście wozów policyjnych, a wyspecjalizowane służby i wytresowane psy badają, czy w aucie nie ukryto bomby. W centrum Madrytu utworzył się kilkukilometrowy korek. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wracamy do kraju. Podczas kolejnej rozprawy w procesie tzw. bombera z Wrocławia jego obrońcy przekonywali, że mężczyzna działał w stanie bardzo silnych emocji, które ograniczyło jego osąd. 23-latek w maju ubiegłego roku zostawił w
autobusie numer 145 przy ulicy Dworcowej we Wrocławiu ładunek wybuchowy własnej roboty. Jeden z jego obrońców, Paweł Wójcik, prosił sąd o łagodny wyrok, jednocześnie przekonując, że dowody przedstawione przez prokuraturę nie wskazują na to, by Paweł R. działał z premedytacją i zamiarem zabójstwa wielu osób. Prokuratura przedstawiła jakieś dowody? Prokuratura się oparła chyba tylko i wyłącznie na eksperymencie procesowym. Do tego najistotniejszego elementu procesu, czyli ustalenia strony podmiotowej, czemu zamiaru świadomości sprawcy, prokuratura nie przedstawiła żadnych dowodów. Prokurator Tomasz Krzysiewicz podtrzymywał to, co powiedział podczas swojej mowy końcowej w trwającym już ponad rok procesie. Byli dosłuchiwani, przesłuchano wielu świadków. Nie można powiedzieć, że w tym postępowaniu dopuszczono się tak rażących naruszeń, jak to tutaj teraz spróbowała nam wykazać obrona. To stanowisko obrony jawi się jako rażąco sprzeczne z taką normalną logiką. Pawłowi R. grozi dożywocie. Prokurator żąda jednak dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie zapadnie 8 listopada. Filmy niezależne mówiące o prawdziwych wydarzeniach i dokumenty można do soboty oglądać w Olsztynie podczas 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego Okno. Na widzów czeka 30 produkcji, w tym po raz pierwszy także filmy przygotowane przez studentów. Pierwszy dzień festiwalu to m.in. film Panna Lodzia, Agata Gregorczyk Janik z grupy artystów Pod Prąd z Konstancina Jeziorny opowiedziała historię swojej babci osadzoną w realiach powojennych. Ja byłam już dorosłą osobą, kiedy sobie zdałam sprawę, że to była historia powojenna, bo ja wiedziałam, że babcia była w więzieniu, natomiast dla mnie to cały czas tkwiło, że to wojna, okupacja. Tu się okazało, że nie, że więzili ją Polacy, bili ją, katowali Polacy i byłam w tak głębokim szoku, że powiedziałam, że to natychmiast trzeba zrobić film. Festiwal Okno to oprócz projekcji także spotkania z historykami i publicystami, m.in. Jerzym Targalskim i Pawłem Zyzakiem, laureatów konkursu Poznamy w sobotę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie Renata Susałko. Trzy polskie drużyny koszykarek rozgrywały mecze trzeciej kolejki Pucharu Europy z tureckimi zespołami. Jedynie Ślęza Wrocław pokonała we własnej hali Stambuł Uniwersytet 67-58. Dwie pozostałe drużyny przegrywały. Energa Toruń z Hatajem Antalya 53-71, natomiast AZS Gorzów Wielkopolski uległ na wyjeździe Besiktasowi Stambuł 60-66. Polscy piłkarze ręczni sromotnie przegrali z mistrzami świata Francuzami 15-29 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju piłkarzy ręcznych w Danii. Biało-czerwoni tylko w pierwszym kwadrancie zaprezentowali się bardzo dobrze i walczyli jak równy z równym z Francuzami. Tworząca się praktycznie od nowa reprezentacja polskich szczypiornistów po odejściu utytułowanych graczy radziła przede wszystkim brakiem skuteczności. Niestety polscy piłkarze ręczni w tym składzie mają jeszcze wiele pracy przed sobą. O czym dobrze wie bramkarz Piotr Wyszomirski, który dołączył do drużyny po kontuzji. Chciałbym, żebyśmy z każdym meczem szli do przodu, wyciągali odpowiednie wnioski i żeby takich porażek było jak najmniej. Przede wszystkim musimy grać troszkę konsekwentniej w ataku, ale myślę, że to jest do wypracowania i będzie lepiej w następnych meczach. Hokeiści z Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL Katowice przegrali z Podhalem Nowy Targ 0-5 w 14. kolejce Ekstraligi na czele tabeli GKS Tychy o 1 punkt przed GKS-em Jastrzębie, Krakowią i Podhalem. Jutro pozostałe mecze. Tarton Pogoria Grodzisk Mazowiecki poniósł trzecią porażkę z rzędu w Lidze Mistrzów Tenisistów Stołowych. Mistrzowie Polski tym razem ulegli francuskiej drużynie Pontoise-Sergy 0-3. W Warszawie obradowało walne zgromadzenie sprawozdawcze Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu przewodniczył prezes Zbigniew Boniek. Zatwierdzono budżet na przyszły rok. Będzie wynosił ponad 205 milionów złotych. 21 milionów zostanie przeznaczonych na potrzeby reprezentacji Polski seniorów, z czego 13,5 miliona na Mistrzostwa Świata w Rosji. Największe brawa w podzięce za osiągnięcia reprezentacji polskich piłkarzy zebrał obecny na sali selekcjoner Adam Nawałka. Dzisiaj mijają dokładnie 4 lata od dnia, kiedy Nawałka został selekcjonerem. Poprowadził biało-czerwonych w 41 meczach, z których 23 Polacy wygrali. 13 zremisowali, doznali też 5 porażek. Adam Nawałka jest pierwszym trenerem, który doprowadził polskich piłkarzy do 2 wielkich turniejów. Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Polskie Radio 24. Północ.
południe. 21:36, a my zaczynamy drugą publicystyczną część. Przy pomocy sondaży to chyba należało powiedzieć, że tak dobrze to chyba jeszcze nie było, bo i dla PiS-u, i dla premier Beaty Szydło, i dla ich rządu, i dla prezydenta Andrzeja Dudy w ostatnim czasie sondaże są dobre, lepsze i coraz lepsze. Z nami jest gość pan Łukasz Smolarski, to życzę, ten wieczór. To jest, jest chyba jakiś ewenement, przynajmniej w polskiej polityce. Dwa lata rządu zamykane, no chyba znakomitych humorach. I te witaminy różne ma, i te minerały wszystkie. To co pani profesor mówi, ile to tych, jak to szkierzy, to ile ma 200 razy, ileś tam słyszałem dzisiaj. Zróżnicowaną dietę, tak, to poprzednio tak, tak, jest. Tak, ponad 200 gatunków różnych roślin. Śmielem chociażby to żywe. No proszę. Żadne zwierzę nie ma takich pieniędzy. A tu jak jest to podobane, na przykład chrzypkę, kurczaki, żadne. Jak one są podobane, że... A ty i to napychane, prawda? I to człowiek też ale człowiek to przyjmuje i jest chory. Byłem na tym sympozjum, w tej konferencji w Pałacu Kultury i Nauki, zresztą dalej tam przyjmuję, że to stali. Ale jeszcze tego nie zdarli, bo to w kamieniu wyryte, takie neony tylko są tak na zewnątrz. No to pewnie ciężko to zedrzeć, ale w tym Pałacu Kultury i Nauki było ponad 500 uczestników, bo sala nie była większa. No i ja tam taki jak to się nazywa, takie Ja się tutaj tak dopominam o ten głos. Chciałam po prostu nawiązać do tej propozycji ojca, że może od przyszłego tygodnia w kawiarni czekamy na lodówkę. Będzie możliwość zakupu dziewczyzny, proszę ojca. Tak, i ona będzie, to ona będzie zapakowana. Pięknie, Już tak, że to będzie tak. Nawet takie dania specjalnie przygotowane tak, już mogą być. Ale ja ale to znaczy nie tylko gotowe, bez możliwości jedzenia tam, czy coś. Nie, żeby nabyć, tak. Ale ja właśnie chcę jeszcze nawiązać do jednego. Do tego przyszłego tygodnia. My w przyszłym tygodniu mamy świętego Huberta. Kiedy? 3 listopada, panie profesorze. 3 listopada, czyli to będzie piątek. Tak, proszę ojca. Ja bym się złożyłem w dniu świętego Huberta. A żeby pan no właśnie. Urodziny, imieniny pogańskie, wszystko. Kuma, kuma, zachwala.
podlizuje się. A jest. Cały objazd. Jaka wiocha. Proszę Państwa, ja myślę, że obiad. Propozycja dla wiocha. Cały obiad dla wiocha. Świetna, ponieważ być może, że co niektórzy, niektórzy warszawiacy będą mieli, ale co niektórzy warszawiacy nie będą mieli okazji do przygotowania przynajmniej raz w tygodniu obiadu od świętego Huberta. Wszystkich darów lasu. Warto to spróbować, co opierać polskie lasy. Cała normalne jedzenie, wiocha. I będą ludzie zdrowsi. Zdecydowanie. O to chodzi, żeby... Także spróbujmy zachęcać Polaków do tego, żeby przynajmniej tylko, raz w tygodniu... Tylko drogie bardzo? No, no, jeszcze dzisiaj drogie. Ale może... Co to znaczy drogie? Im bardziej będziemy promować, tym relatywnie może stawać się tańsze, bo tak, ta cena też wynika z ograniczonego spożycia i to jedno, drugie, że tak powiem, napędza lub ogranicza, prawda? No dlaczego Państwo nie zakładają leśnicy czy myśliwi sklepów różnych w różnych miejscach? No właśnie, też, też warto by pewnie o tym rozmawiać. Dlaczego? No takie miasto większe, prawda? Już jest. Polski Związek Łowiecki chyba pracuje. Cały czas tak powstało stowarzyszenie, konsorcjum takie, Dziczyzna Polska właśnie, żeby tą polską dziczyznę promować w Polsce, właśnie nie na wodzie, czyli za granicę, bo żeby dla przeciętnego Polaka, przeciętnego Kowalskiego, coś ona była dostępna i dostępna w zasięgu cenowym, takim nazwijmy, żeby była porównywalna przynajmniej z ceną wołowiny, czy może nawet spróbować zrobić tańszą, ale pewnych rzeczy nie, nie, da się, nie da się przeskoczyć, mówiąc, to jest dłuższy czas, lepiej mniej, a dobre. Tak, ale za to jakością nadrabiamy, bo oferujemy produkty bardzo dobre, bardzo zdrowe. To jest naturalny produkt, wysokiej jakości. To są tak, jest dzik. Tak, Doskonałe, nawet sama nazwa Rosół Królewski, to jest Rosół Bażanta. Tylko się długo gotuje. No ale to na tym polega. Właśnie w porównaniu z mleczakiem sklepowym na pewno. O. Żeby smakowitość tutaj wydobyć. Żeby tą kwintesencję wydobyć tak, ten właśnie. Ten bukiet taki smakowo-zapasowy, żeby jednak a wydobyć. Taki, to jeszcze ksiądz Bażan. Bażan, tak. Drogi to jest? No tak, Królewski. To znaczy, jeżeli chodzi o samą cenę zakupu, to tutaj nie ma, że tak powiem, ceny rynkowej, bo firmy nie skupują tego. To jest tylko, można dostać w prezencie od myśliwego w ten sposób. Ale to nie, jeżeli są hodowlane bażanty, ale to nie ma porównania hodowlane, a dziki, no to w granicach 25-30 zł takie bażanty są sprzedawane. No, bażan? Tak, no więc taki żywy bażan, prawda? Pióra, nie, to mówię o tych hodowlanych. Więc na dziki ze względu na walory to odżywcze to powiedzmy 40-50, prawda? No bo to jest zupełnie inny charakter mięsa, inny charakter. To nie ten rosół. Tak, to nie ten rosół. Państwo profesorowie, otóż właśnie ja tego nie mogę zrozumieć, że łowią, tu przyjeżdżają coś, z zawodu łowią to wszystko. Jeleni to może gdzieś w Anglii, Ameryce, Białystok, ale tutaj chyba jeleni nie ma. Chyba, że jelenie szatana, no bo jak ona imieniny obchodzi, bo jak ona urodziny obchodzi. Zachodnie mają punkty skupu, sieć punktów skupu. I takiego dzika w skórze, czyli takiego odstrzelonego przez myśliwego. Jelenie szatana, bo jeżeli ona imieniny obchodzi, urodziny obchodzi, wszystko co po kolei od diabła. 4,50, zależy jaka firma skupuje. Ale są jeszcze tak, jest. To znaczy mięso jeszcze. Nie, chodzi o mięso z jelenia też, które szatana, czyli dostarczają w skórze. Jelenie one są. W skórze się dostarcza. Jelenie. Szatana one są. Jelenie. Szatana one są. Jest zapakowane z odpowiednimi logotypami i tak dalej. I wtedy już kosztuje 40, 50, czy tak jak powiedziałem w telewizji, nawet najdroższe
5 złotych, to będzie potem. Ale to takie skrajne ceny, te 200 zł, bo tam jeden z osłuchaczy zadzwonił, że to strasznie wysoka cena, ale czasami się zdarzają takie. O Jezu, jaka cena, jaka to wysoka cena. No oczywiście, tylko że po co ma... Ale po co, a dlaczego? I tego nie rozumiem, przecież... Jelenie to szatana. Mają tyle pieniędzy, od samego rana. To dlaczego tak robią? Dlaczego takie... To jest jakaś... To brak gospodarności wśród nas. To jest człowiek gospodarny. Dzisiaj w tym takim szybkim tempie życia nasze gospodynie wolą przygotować coś szybkiego i najszybciej przygotuje się danie z mięsa kurczą, bojlerów. A niestety dziczyzna wymaga trochę pracy. Pracy i serca, tak. Ale już 21 wiek. Coraz krócej w Polsce, tu jeleni też prawie nie ma. No ale na pewno nie tutaj, proszę Państwa, na Warszawie. Przejdźmy do Biblii. Biblia zgodna z nauką. Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, to kiedy wypowiada się na temat otaczającego nas świata, świata przyrody, jest dokładna. Oto przykłady z dziedziny meteorologii i genetyki. Meteorologia, powstawanie deszczu, genetyka, rozwój ludzkiego zarodka, wiarygodne proroctwa, zdobycie, zniszczenie Babilonu, Niniwa, niezawodna okolica, bezwodna okolica, przypominająca pustynię. Biblia odpowiada na najważniejsze pytania życiowe. Dlaczego na świecie jest tak wiele zła i cierpień? Co się z nami dzieje po śmierci? Jaki jest sens życia? Autor Biblii, a ty? Znaczenie obowiązków domowych. No i takie rodzinne sprawy potrzebne. Zapraszamy. Jelitowy układ nerwowy, twój drugi mózg. Programista mówi o swojej wierze. I program. Aniołowie. Kim są aniołowie? Futro wydry morskie. Bardzo ciekawe, czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga? Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga? Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga? A to jest dar. A nic tu nie jest odwrócone. Ale jeszcze jedno, na przykład teraz są jakieś tam futerkowe zwierzęta i oto ci tak zwani ekolodzy, a wiedzą, że jako terroryści, bo to jest formy zwierzęta. Czy to jest wynajęte często, albo wywiezione propagandą jakąś. Też chcesz z tym, żeby te futerkowe jakieś... Muszę przestać podobrze, żeby tak... Jakie to były, jakie to zwierzęta? No, morka między innymi... A to morka, jaga, to co? Oczywiście wszystkie obchady są świadectwem. O jest Baba Jaga, lub jakaś tam brać Jaga. Ale u nas nie, ale kto inny będzie to hodować. Chodzi to o rynek, podobnie jak widzę, to jest o rynek kur. I tu u nas będą głosować, i pewno będą lobbować, i pójdą do Sejmu, i tak dalej. Czerwo będzie co zrobić z tymi odpadami do które dzisiaj nas zjesz. A poza tym będą to ogromne koszty. Przecież to utylizacja to są też ogromne koszty. Ale chcą to zlikwidować w Polsce? No, znaczy, takie są żądania tych ekoterrorystów, jak to ojciec nazwa. Ale to za wyjście do tych akcji Puszczy Białowieskiej. No przecież to terroryzm. A jak było ta Dolina Rozkłady? To samo. Ile oni dostawali za dzień, żeby tam studią zeszczeli, bo tam rozrabiać. Tak, to nie było za darmo. Przyroda zawsze sama się równoważyła.
I tak powinno być. I te dary lasu, które las nam przynosi, wręcz na dłoni daje, my naprawdę powinniśmy wykorzystać. Bo wszystko na ten mamy las. I las też pochłania CO2. Nie potrzeba nam nie wiadomo czego, są prawda jakieś techniki drogie. Oczyszcza powietrze. Tak się mówi się. No, wiedziałam też. Wczoraj był u nas pełno z konferencji. Ja niestety nie mogłem być, ale czytałem coś w internecie. Że te zielone miasta, żeby jest budowa. Niemcy tak mówią w tej chwili. Daty są zielone u Niemców. A we Francji zwiększa to powietrze cywilizacyjne. Tak, prawda, no bo to jest problem z całą czystością powietrza. Prawda, co się dzieje w Krakowie na przykład. Smog? Na okrągło, granica. No tam był jeszcze większy smog, tylko teraz to mówią. Wtedy to było iść z kabiny szło, zatrucie, i z nowej płuty szło zatrucie, i tam wszyscy palili węglem, dobry jakim. Także to tak było. Także teraz wrzeszczam, to wtedy nie przestrzenie. No ale to trzeba też, to powoli się wszystko zrobi. Nie da się za 5 minut wszystkiego zrobić. No są mieć miejsce i widać, że są te prace. Idą w tym kierunku. Tak. Ale musi mieć miejsce edukacja. To, o czym cały czas ojciec tutaj mówi, podkreśla, bo to trzeba edukować od najmłodszego. I tu jest wygrabił dzisiaj, że później, że nie patrzyli, to się z kimś tam więcej. Nie ma nigdzie takiego programu, żeby można sobie zatelefonować do gości w studio i rozmawiać. I patrzymy normalnie. Takie typowe rozmowy przecież, różne rozmowy. Tak jest i to taki dialog konstruktywny nawet. Mają być środki społecznego przekazu. Ma być środki społecznego komunikacji. Tak. I komunikujemy się i uczymy się. Także, proszę Państwa, macie studentów na wykładzie tam iluś, a teraz macie więcej. Nie wiem, ile razy więcej. Dziękujemy za zaproszenie. Różnych, to my zadajemy. Na aule, a tu mamy w całej Polsce. Nie Polsce, nawet i zagraniczne. No tak, dzwonił z uchadnienia. Ale z Niemiec, z Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii, z różnych są teraz dzięki internetowi, można nas słuchać i oglądać wszędzie. Mamy serwery w Polsce i w Chicago, dzięki ojcu Zbigniewowi, który jest dyrektorem Centrali Radia Maria w Chicago. Jeszcze Zbigniew Pienko. Tam to są mocne serwery i większe przepustki. I proszę wyobrazić, jedzie się gdzieś tam i słucham przez internet. Kiedyś w Toronto jadę, te wysokie biorą te szklane, nie są. I z ojcem ja słyszę po polsku, to schodzi, myślałem, że jakaś taśma. Ale nic nie mówię i za chwilę to rozmawiamy. Co to jest? Co to za taśma? Co to radio? Przez internet w samochodzie. I można tylko zachęcać jeden drugiego, żeby ludzie w Polsce mówili swoim najbliższym wszędzie. Polacy, jednoczmy się. Jest taka okazja. Uniwersytet o zasięgu światowym. Czy powinniśmy być patriotami we wszystkich wymiarach? We wszystkich wymiarach. I wierzący, i niewierzący. Nie wierzysz w Pana Boga, to tam trzeba o wiarę się modlić. I ty, Pan Bóg da ten dar. No i jest ojczyzna, to jest nasza Polska. Nikt nam nic nie da za darmo. Prawda? Nie, to my musimy zapracować. My musimy to wstecić. Może i sami się nie będziemy szanować. Za darmo nie da, wręcz odwrotnie. Weźmy, czekaj. Dziękujemy Państwu bardzo i słuchamy dalej. Czyli dziczyzna. I co? I robimy to tutaj. Jest, no ojciec robi od świętego Huberta tą sprzedaż. Mam nadzieję. Tak jak powiedziałam. Jak będzie lodówka i przyjdzie dziczyzna, nie wiem, na jaki też to zostanek będzie, bo to trzeba się jakoś umówić, prawda? No ale już. To jest różna dziczyzna. To jest kolejna promocji. I dostępności. Ale dlaczego mówię? Tu są w koronie ludzie, nie jeden drugiemu powie. Przekażę. Prawda? I to informuje, że takie możliwości są. No i spróbuję. Na czasie na pewno się pojawią proszę ojca. I byśmy się ojcze w Benedykcie, jakbyśmy się tak tu na przykład przerzucili tylko na dziczyźnę. Ale skąd byśmy to wzięli? Tylko wiesz, kto by to zapłacił. Nie, to będziemy ojcze do różnych myśliwych. Raz ten, raz ten.
jeden ważanta, drugi. Ale proszę ojca, jakby tak po 10 zł tylko sprzedali, zamiast po 4,50, panie profesorze, to na pewno już dupie. Ale zapraszamy do członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, ale ja nie wiem, czy ja mogę, ale czego? Ja bym nie strzelał. Prowincja mnie pozwoli. Tak. Proszę? Prowincja mnie pozwoli. Prowincja nie znam uwarunkowań, ale Polski Związek się rozwija, więc jest otwarty na wszystkie. Ale można więcej zrobić dobrego, nie noszą. Tak, sprawa ważna i chwała Panu, że jesteś. Przemyśle, jak było to w sympozjum, co zorganizował minister Szyszko tutaj. 8,5 tysiąca ludzi. Jakie to było takie sympozjum. Polska wieś, jeszcze Polska nie zginęła, wieś. To było piękne, tyle myśliwych, tylu leśników. Jacy mogli być leśnicy, wszyscy po studiach, prawda? I on ich tam, czy jakiś urzędniczyna, gdzieś to, że on jest w Unii Europejskiej, już będzie. No co, co głupstwo takie, no jak tak można opowiadać wieczce? Nic nie zna się na rzeczy. A tu mądrzy ludzie, zatroskani. Tych leśników w Polsce jest przynajmniej 25 tysięcy. Ale leśnicy to są dziada, pradziada, to już jest właśnie taka wielka tradycja rodzinna, bo tak się spotyka, dziadek leśniczy, a to i dzisiaj syn jest nad leśniczy. A myśliwych ile jest ponad 100 tysięcy? To już jest ponad 120 tysięcy, dlatego no złożyłem ofertę, bo Polska się rozwija. Zaraz pan zobaczy, że TVN albo jakaś gazeta wyborcza będzie pisała. Tak. Może nie, bo przecież mnie dziczyzna. To jest pierwsze mięso. Pierwsze mięso w jadłospisie człowieka. Ale jeżeli a propos leśniczych myśliwi, to już jest wielka organizacja. Niech ona będzie patriotyczna. Ojczyzna, patria, prawda? A nie. Ale ja myślę, że jest, bo tak. Na pewno, chyba, tak. Potwierdziło się to na święcie. Żywią i bronią. Tak, na święcie Hubertusa w Rzeszowie, które miało miejsce 15 października, gdzie piękne, przepiękną komedię głosił ksiądz biskup Kazimierz Górny, który mówił o świętym Hubercie, o świętym Franciszku. A to jest z Rzeszowa? Tak, pod Rzeszowa. Ja mieszkam pod Rzeszowem. Można wiedzieć, gdzie? W Lubeni. Tak. To pan profesor Lubelska. Tak. Czyli południe Polski. To w Karpacie i tam po południu, prawda? No bo my jesteśmy gości. I pracowicy. I pracowicy. Jeden region, ale... A nie jest już taki biedny. Nie, nie, nie. My jesteśmy bogaci. Ale dalej jest tak postrzegany, prawda? Tak, ale ci ludzie byli bardzo pracowicy. Tam tu bardzo dużo ludzi stamtąd wyjechało do Ameryki za chlebem i pomagali tu rodzinie. Ale my... Ale tam bardzo duża była migracja z tego czasu. Tak, więc. Znaczy, panie profesorze, musimy podkreślać. I to w Karpacie i Lubelsku. To bogate, przede wszystkim naturalne środowisko, bogate w dobrych, uczciwych, mądrych ludzi, pracowitych. To jest to bogactwo, to jest to bogactwo. Ja myślę, że w tym się ten nasz patriotyzm wyraża. Jakie te domy piękne, to przyjecie. Jakie one piękne. Jak jadę tą publiczną drogą, jak parę lat temu byłem w Starej Wsi, z księdzem biskupem Frankowskim, kiedyś jeszcze z arcybiskupem Tokarczukiem, biskupem Frankowskim, a tam z księdzem Frankowskim jeździliśmy po tych wioskach różnych, no to ta droga była taka dziurawa, a domki piękne. Droga ta publiczna, państwowa do niczego, ale prywatne, a prywatne dom piękne i ogródki, całe posesje właśnie. Zadbane, jak nie wiem, piękne. Piękne. Ja się zaopatrzę, Boże, nad nami, tak. Pod Karpaciem, nad Wielkością, panie profesorze, Czuba. Wszystko, naprawdę. Także gratulacje. A taka jest Polska, gdzie dawno szansę Polakom tam jest widać. No my tu dzisiaj jesteśmy z tych dwóch regionów, dlatego tak troszkę podkreślamy, że wyrażamy ten nasz lokalny patriotyzm. Tak. Pierwszy raz. To też z niczego. Ale to chcemy podkreślić ten nasz patriotyzm lokalny. Tak. Można, jak się chce. Jakimś tam trudnościom różnym sztucznie. Te trudności zawsze były, są i będą, ale jak, wywołują jak to, sposób, żeby jeden drugiemu macie podłożyć. Będziemy się starać, żeby je odwołują. Do przodu i dziękujmy za to, że jest piękna sprawa. Wielka przygoda. Czyli dzisiaj zna i...
przyrody ludzkiej naturalnej. Tak jest. Motto nam przyświeca. Mężczyzna z polskich lasów na polskie stoły. Bardzo piękny. 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 Tam, gdzie 10, 15 grudnia spokojnie do świąt na ten klasztor, gdzie chciał sobie kruszyć. A dobrze, że ten co strzelał, przychodził jajce, wszystko jak można, zwierzęta to zabija się. To. No ale to jest to, co świnie zabijają. No właśnie, ale to jest to najbardziej naturalne, naturalne oczyszczenie środowiska też, nie? Tak, i najbardziej, najbardziej etyczne, bo to zwierzę było w kilkanaście sekund, czy tam... Jeszcze chodzi stresy tego ubojowego. Przedbojowego, ubojowego i tak dalej, tylko... Jakiegoś transportowego, więc tutaj naprawdę jest wiele korzyści. I tak się zawsze robiło, tak się postępowało. Od wieku w ten sposób zdobywał podniebienie. Tak, mieli, prawda? No właśnie, mówimy o chorobach. Początki społeczeństwa, no to, tylko polowali ludzie, prawda? Tylko żywiali podstawę pożywienia, stanowiła wtedy dziczyzna, ewentualnie tam jakieś rybołówstwo, czy wędkarstwo, może lepiej. Był dobry, zdrowy. No właśnie. A teraz mamy wszystko ulepszane, uszlachetniane i coraz gorsze, prawda? Tak, dodawane są różne dodatki po to, żeby dzieci zachęcić do konsumpcji tego, tych różnych takich produktów. Jeszcze i ciągle jeszcze chce. No właśnie. No właśnie. No to takie się zaszło właśnie w Ameryce. Ja myślę, że poprzez tego typu audycje uda nam się tutaj jednak coś... Tu audycji co najmniej. Ale, tak, ale my rozmawiamy o takich sprawach. O normalnych sprawach. O normalnych sprawach nas Polaków. I proszę Państwa, i to mówią ludzie, nie jacyś laicy, to profesorzy. Będzie można oglądać do 6 listopada. Tak. No bo trochę przeżyliśmy. Już zajmuje się badaniami nad dziczyzną. Tak, razem z panem doktorem Januszem Hilarem. Także dzisiaj, no, nie mógł pan doktor przyjechać. Ja myślę, że tak, że trzeba będzie o tym pomyśleć, bo to powinniśmy kontynuować. Karierę naukową, że jeszcze mam związaną. Począwszy od magisterium i pod kolejne etapy wszystko w łowiectwie. Także też cały czas jest... Ale to też od rodziny? To... Nie, nie jestem pierwszym akurat w rodzinie. Tak mi się tak lubi. Za czasów studenckich tak mi się spodobały wykłady mojego szefa, przełożonego teraz obecnego, że jakoś z tym łowiectwem się tak związałem i tak już zostało, że tak jest. Na UMC-sie? Nie, nie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wcześniej Akademia Rolnicza. Moja uczelnia, ja kończyłam pani profesor, ten wydział. Z moim momentem czasem na roku była pani profesor. Pan profesor Romanem Dziewiczem, także. Polska ma ludzi kompetentnych, mądrych. Właśnie gęsi studenci. No ale czemu Biblii nie czytają tacy mądrzy? To jest wszystko względne. Jacy tam mądrzy? Jacy tam są mądrzy? Jak oni nie czytają Biblii, nie znają. Oni w Trójce wierzą, że wszystko to jest nielogiczne, to jest poza Biblii, to jest diable wręcz, że wszystko. Jacy są mądrzy? Ci faryzeusze, którzy się kształcili, uczeni w piśmie, faryzeusze, oni są mądrzy, to tylko tak każda blać, jak się dorwie, wjeżdża do władzy, to tak pieprzy, a potem jest kto inny, bo tego wykopią, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, jak nie wykopią, wcale nie jest tak łatwo. Sami się podzielą, sami będą przeciwko sobie walczyć. Jak w rewolucji październikowej, brat przeciwko bratu, bo wyjścia innego po prostu nie będzie. Nie wiem, z czego tu się cieszyć. Raczej iść do domu żałoby, albo iść do mrówki leniwcze. I patrz, jak ona
studiuje Pismo Święte, sprawdza, czy tak się rzeczy mają, jak mieszkańcy Berei, czyli tak zwani chrześcijanie Berejczycy. Sprawdzali codziennie pisma, czy tak się rzeczy mają. Pan Bóg ma imię, to nie jest Pan Bóg coś ogólnego, jakby krowa czy jeleń. Pan Bóg to jest Jehowa, Pan Bóg to jest Jahwe, takie jest moje imię i tak będą mnie moi świadkowie nazywać powieki wieczne, czyli świadkowie Jahwe, świadkowie Jehowy, świadkowie Boży. A ten Rydzyk, co on tutaj chciał? No, także wiecie Państwo, to jest typowe takie, psychologia tłumu. Dziad mówi do dziada, gad do gada, a żebrak do żebraka. Gdy i takim wszystkim prostym zresztą jeszcze nędza. Proszę Państwa, właściwie prostym, no bo oni nie znają tego, co powinni wiedzieć. No, co powinni znać.